Czym jest krajobraz kulturowy? Jak powstaje i z czego się składa? I dlaczego, choć każdy z nas żyje w krajobrazie kulturowym, zazwyczaj o tym nie wie? Słowo krajobraz kojarzy nam się zwykle z naturalnym pejzażem lasów, jezior, gór. Tymczasem krajobrazy, z którymi na co dzień się stykamy, to krajobrazy kulturowe, dawno przekształcone przez działalność człowieka. Przez tysiące lat nasi przodkowie dostosowywali krajobraz naturalny do swoich potrzeb. Karczowali lasy pod pola uprawne, sadzili drzewa i krzewy, wytyczali szlaki komunikacyjne, kopali kanały i usypywali wzniesienia. Krajobraz kulturowy to suma elementów naturalnych i tych stworzonych ręką człowieka. Ta mazowiecka wierzba, znany symbol regionu, to bynajmniej nie element dzikiej natury. Wierzby od setek lat sadzono nad rzekami, żeby wzmocnić ich brzegi i przeciwdziałać powodziom. Ten przykład pokazuje, że krajobraz naturalny i krajobraz kulturowy są ze sobą nierozerwalnie związane. Elementami polskiego krajobrazu kulturowego mogą być wiejskie chaty i miejskie kamienice, kościoły i cmentarze, mosty, stawy, aleje, studnie albo pompy, kapliczki i krzyże, stodoły, wiatraki, wieże szybowe i kopalniane hałdy, portowe żurawie czy wieże ciśnień. Częścią krajobrazu kulturowego są często rzeczy, których na co dzień nie dostrzegamy. Takie jak dawne podziały własnościowe czy przebieg ulic. Krajobraz kulturowy miasta tworzy m.in. materiał użyty do budowy ulicy czy krawężników, a także forma ulicznych latarni czy płyty kanalizacyjnych włazów. Ogromną rolę w krajobrazie kulturowym odgrywa także pierwotne ukształtowanie terenu. Nie tylko determinuje sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i budujemy swoje siedziby. Jest też tego krajobrazu integralną częścią. Pierwszym takim fenomenem jest linia nieba, czyli linia, którą widzimy, zaznaczająca się właśnie na tle nieba, gdzie widzimy fragmenty pasma Grubałowskiego. Uświadomienie sobie tego, że każde miejsce, choćby takie jak teraz tutaj, gdy znajdujemy się w pradawnym Chochołowie, ma swoją tożsamość miejsca. Ta tożsamość miejsca składa się z jednej strony z tradycji miejsca, czyli z tego wszystkiego, co tutaj narastało, począwszy od jeszcze wielkiego powstawania świata, utworzenia się rzeki Czarny Dunajec, poszczególne plany, linia nieba, linie poszczególnych sylwet, zabudowy. To właśnie tworzy ów krajobraz kulturowy. Chochołów to najlepiej zachowana wieś podhalańska. Składa się ze 102 domów o konstrukcji zrębowej, zbudowanych z ogromnych drewnianych bali i pochodzących nawet z końca XVIII wieku. Kraków, ulica Kanonicza. Za nami piętrzy się Wzgórze Wawelskie z Zamkiem Królewskim, z katedrą. To jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowej architektury w skali kraju. Ale możemy spojrzeć na ten zespół szerzej i okaże się, że to nie tylko pojedyncze, wyjątkowe w swej klasie zabytki, ale to także zabytkowy, historyczny krajobraz. Krajobraz miasta, który nawarstwiał się przez stulecia. O ile z pojęciem indywidualnego zabytku jesteśmy oswojeni, o tyle z pojęciem zabytkowego krajobrazu wciąż się oswajamy, uczymy się go rozumieć i odbierać.